wylazłem z kijami na górę. Patrzcie, jaki przepyszny widok na port. Tutaj widać tą zatokę, która jest powodem powstania tego miasta. Widać góry, które decydują, przesądzają o tym, że według mnie Malaga jest obłędna i kompletna. A my idziemy tam na górę do zamku. No i tak sobie zasuwamy po murach fortecy. W Maladze są dowody na to, że w tym mieście jest wszystko. Czasami wręcz w nadmiarze, o ile można używać słowa nadmiar w stosunku do fajności i przyjemności. Od przybytku głowa nie boli, więc tutaj nie z jednym starym zamkiem mamy do czynienia, tylko z dwoma. To jest wyższy, wyżej położony i nieco młodszy od tego na dole Alcazabu. Robi olbrzymie wrażenie, bo jest położone na wysokości ponad 100 metrów. Trochę znowu lęk wysokości się pojawia jak w rondzie. No ale czegoś się nie robi dla zdobycia materiału. Stąd bardzo fajnie widać mur, który łączył górny zamek z dolnym. Tędy się schodziło aż do tego kompleksu na dole. Super. No, tak to wygląda z drugiej strony góry. Bo się tutaj wdrapaliśmy na następny szczyt. No i można sobie fajnie, elegancko i bez dwuznaczności spojrzeć na miasto z góry. Co mnie się osobiście podoba ogromnie, bo to jest takie hiszpańskie, fajne skrzyżowanie Bielska Białej, miasta w górach i Gdańska, miasta nad morzem. Super sprawa. Mieszkałbym, rzekłbym, ale że aktualnie mieszkam, to nie będę narzekał, bo na razie nikt mnie stąd nie wygania. Nie gadałem, bo chciałem, żebyście sobie posłuchali, jak pan nas w skrzypcach wycina romantycznie. Wrzuciłem tam Eurasa, bo jestem olbrzymim zwolennikiem, wielkim fanem grania na żywo w pięknych miejscach. W Hiszpanii to już któryś raz się zdarza. Uważam, że taki zwyczaj należy kolportować, wspierać, rozpowszechniać. To jest po prostu piękne. O, a tam na dole jest Plaza del Toro, czyli Arena Walbyków. To. No powiem szczerze, już od dłuższego czasu się wkręcam w te maurytańskie klimaty. Ja je po prostu uwielbiam. To skrzyżowanie kultur, które w architekturze właśnie najbardziej chyba robi mi wrażenie. Ja zawsze uwielbiałem międzykulturowość i ona tutaj jest po prostu tak szczególna. Teraz jesteśmy w dolnym zamku, w tak zwanym Alcazabie, czyli jesteśmy po drugiej stronie tego widoku, który przed chwilą było widać z góry. Wizytę w Maladze zaczynamy, no nietypowo jak na naszą serię, od wnętrza. Zapraszam Was do Muzeum Motoryzacji i Mody. Taki pomysł tutaj sobie w Portugalii wymyślili, żeby potraktować samochód jako dzieło sztuki. I słusznie. Designerskie cacuszka uzupełniane różnymi elementami towarzyszącej poszczególnym modelom w czasie. Mody, pojętej dosłownie, ale też na wiele różnych sposobów. I teraz powiem Wam tak, bo ja już sobie częściej trasy przelazłem i mam pewne swoje pierwsze wrażenia. A tutaj patrzcie, czeka na Was niejaki monster. Monster jest
1914 roku i wydusza z tego gigantycznego silnika oszałamiający 100 koni mocy. No więc moje pierwsze wrażenia z tego muzeum są takie, że niezależnie od tego, że jestem przyzwyczajony i trochę rozpieszczony jakością polskich nowoczesnych muzeów narracyjnych, i tutaj trochę uśmiech wywołuje takie dosyć mocno oldschoolowe podejście. W momencie, kiedy w samochodach pojawiają się takie klasyczne manekiny. Patrzcie, jaki słodziak. Wygląda jak czapeczka. To jest czeski samochód, jeden z pierwszych popularnych takich dla mas. Dla biedniejszych nabywców. Tu jest całkowicie słodziarska rzecz, która się nazywa jajko. Jajo. No i tam właśnie za kierownicą tej wyścigówy sklepowy manekin. Trochę to śmieszne, ale wiecie, oczywiście nie muszę tłumaczyć, że i tak muzeum jest świetne, bo ma po prostu te samochody totalnie wyczesane. Trudno się zdecydować, który piękniejszy od swoich sąsiadów. Natomiast takie klimaty budzą moje... trochę mi bawią. O. Jednak to wygląda tak trochę jak z innej epoki. Natomiast no, samochody bronią się same, absolutnie. Mercedes, jeden z najdroższych przed II wojną światową. Wspaniały. Tutaj Bugatti, patrzcie, jakie wypasione. Ja wszystkich nie pokażę, żebyście się nie zniechęcili do wpadnięcia tutaj na własną rękę po obejrzeniu samego wideo, no ale kilka takich rarytasów największych na zachętę to zaprezentuję. I powiem wam, że robią one super wrażenie. Także nawet nie dla, koniecznie dla BMW, Lancia. Zwróćcie uwagę na ten wręcz kolosalny błotnik. Ja go spróbuję z drugiej strony pokazać. Jezu, jakie koło w ogóle. Super fury. Na tyle super, że oczywiście nie jest to kolekcja tylko dla wielbicieli czy fanatyków motoryzacji. Chevrolet Impala. Patrzcie, jaką ma mordę. Jeździłem takim kiedyś na Kubie. Tam takie samochody do dzisiaj jeżdżą jako taksówki w normalnej służbie. No więc fury bronią się same, nie trzeba być fanem wielkiej motoryzacji, żeby poczuć tutaj zachwyt. Są śliczne, jest ich bardzo dużo. Według Trip Advisora jest to najpopularniejsza atrakcja turystyczna w ogóle w Maladze. Myślę, że z taką kolekcją to się nie ma co dziwić. Wspaniałe są te samochody. O, cytryna słynna. Tutaj widać, jak po zgromadzeniu tego wszystkiego w jednym miejscu, ileż tu ludzkiej pracy w projektowanie tego wszystkiego zostało włożone. Jakie detale w ogóle te... No, po skomasowaniu tego wszystkiego w jednym miejscu absolutnie robi wrażenie. Jest, już jakieś liczne. No myślę, że absolutnie każdy tu może przyjść, zwłaszcza, że oprócz samych samochodów, silników, karoserii są też sukienki, ciuchy, moda. Taka bardzo silna strefa babska. Układa się to wszystko w bardzo fajną całość. I myślę, że jest świetnym pomysłem na przykład na rzadko tu zdarzający się mniej pogodny dzień. Natomiast dzisiaj na szczęście mamy do czynienia z jednym z wielu pogodnych dni, więc za chwilę będziemy mogli wyruszyć już w trasę do miasta. Zobaczymy Malagę. Malagę, miasto, które... No zostałem tam tutaj skierowany, że odcinek musi być z Malagi. Z tego prostego względu, że... O, to jest koniec muzeum, wychodzimy na zewnątrz.
tego prostego względu jest to miejsce obowiązkowe trochę dla zainteresowanej city breakiem, ponieważ Malaga jest miastem, który posiada jeden z najlepszych klimatów w Hiszpanii, czy też w ogóle w Europie, przez to, że zderzają się tu bezpośrednio z morzem góry betyckie. Powstaje taki mikroklimat, który prawie gwarantuje błękitne niebo, bo tutaj naprawdę słońce świeci, jest 20 prawie stopni, jest po prostu super. Wizytę w centrum, bo jesteśmy już na Starym Mieście, zaczynamy od spotkania z Salomonem Ben Gabirolem. To jest jeden z najwybitniejszych filozofów i poetów żydowskich, którzy mieszkali w czasach kalifatu kordobańskiego i chwilę po jego końcowej fazie. Ten pan się tutaj urodził. Tutaj można sobie zobaczyć, czym się gość w swoim bogatym życiu naukowym i nie tylko literackim zajmował. A my jesteśmy w miejscu jednym z kluczowych. Witamy się tutaj takim fajnym, przyjemnym. Domyślam się, że to jeden z trzech króli. A tutaj widzimy tak, na dole Teatr Rzymski. Nie największy, ale za to najstarszy w Hiszpanii. A Hiszpania była bardzo ważną rzymską prowincją od momentu, kiedy Rzym pokonał Kartaginę, która wcześniej tutaj panowała na tym terytorium. Rzym budował swoje budowle, potem kiedy przyszli Maurowie po Wizygotach, to budowali swoje, to jest Alcazaba. Spróbujemy się do niej dostać. Byliśmy już na górze, na tym górnym zamku. Teraz spróbujemy się wbić do środka, do tego dolnego. No i zaraz po zamku plan będzie taki, że idziemy na spacer po Starym Mieście. No i będziemy po prostu chłonąć to miasto tak na bieżąco, bo te budynki i ulice tutaj w jakimś sensie moim zdaniem nie wymagają nawet specjalnego mojego komentarza. Bronią się same. O, tutaj fajosko widać całe miasto. Tu byliśmy wczoraj na górze. Spoglądaliśmy w dół na arenę walk z bykami. Tu był ten mur, którym się schodziło na dół. Teraz wchodzimy na dolny zamek, a potem idziemy sobie połazić po tej całej staruwie, która jest naprawdę wciągająca. A tu kolejna fajna pomoc naukowa, żebyśmy się zorientowali przestrzennie w tym mieście. W momencie, kiedy się pojawiają takie wzniesienia, to ta sytuacja staje się zupełnie inna niż w mieście zbudowanym na płaskim terenie. Dla mnie tak Alcazaba chyba będzie przede wszystkim ta roślinność piękna, która się tak komponuje z tymi murami, a do tego jeszcze klimat z tych ptaków, które tutaj fruwają, z dźwiękiem, który wyraźnie mówi, że jesteśmy nad morzem. Super sprawa. Wchodzimy do środka. No i wiadomo. Spani szklacik. Drzewka pomarańczowe. Dość mocno odczuwam dosłownie tą maurytańskość tych murów. To jest ta fajna egzotyka, którą wiele razy w Andaluzji wyciągaliśmy jako argument, że warto tutaj być, że czujemy się tutaj jakoś tak ekstraordynaryjnie, inaczej niż zwykle. No bo to jest coś zupełnie innego niż niemiecki gotyk, czy takie zdominowane przez 1000 lat przez jedną religię budownictwo. Tutaj jest na bogato. No i są te inne kształty otworów, bram. Te łuki są chodzą z innej cywilizacji po prostu. Kolejna perspektywa, kolejny punkt widzenia na miasto. No i te klimaty wewnątrz zamku, które mogą trochę przypominać Granadę, Alhambrę. Ja lubię. Zresztą widać te pomysły na to, żeby radzić sobie z upałem i brakiem wody.
taka klimatyzacja, instalacja, która taki potoczek sobie tutaj wprowadza do tej przestrzeni. To jest niezmiernie sympatyczne. Musiał być wręcz życiodajne kiedyś. Fajnie, jak się tu płynie środkiem. Nieschowany. Chciałbym mieć strumyk w mieszkaniu. No może to jest jakiś pomysł. Idziemy jego tropem. Wszędzie fontanienki. No tak, jakby na rozwiązania hydroinżynieryjne kładziono tutaj olbrzymi, jak widać, nacisk. I słusznie. Zresztą, gdybym miał powiedzieć, co mi się rzuciło w oczy na niejako na minus, to właśnie koryta rzek, które przepływają, dwóch dużych, które przepływają przez miasto, bo oba były wyschnięte. O, tutaj fajne całościowe ujęcie, które nam zamknie tą historię przestrzenną teraz. I jednocześnie całkiem taki obiektywny obraz centrum Malagi pokaże. Bo tutaj z tego punktu widzenia widzimy pod innym kątem Plaza del Toro. Jeden z fajniejszych parków palmowych w mieście. I nad tymi daszkami tam kolejny widok na port i tą malaską przestrzeń. Mam nadzieję, że dobrze mówię, że malaska. Tak wyglądają wnętrza pałacu Nazar. To jest takie jak gdyby zwieńczenie tego kompleksu. Tu domyślam się, mieszkał władca. I zachowały się poza takim całkiem kozackim basenem. Moje ulubione elementy, motywy sztuki mauretańskiej, te takie koronkowe wycięcia, charakterystyczne dla tej epoki. No i one są po prostu śliczne. A my, jako że kończy nam się powoli bateria w telefonie, zasuwamy teraz na Stare Miasto, żeby zdążyć jeszcze coś nakręcić, dopóki mamy resztę energii. Wbijamy na Stare Miasto. Zobaczymy, czy to, co obiecałem, czyli gęste życie, gwarne, okaże się prawdą, czy tylko jakimś moim wymysłem. Spróbujemy znaleźć drogę do katedry, sycąc oczy nie widokiem na mnie, tylko widokiem na te słodkie uliczki. No i tutaj zaczyna się robić właśnie ten obszar, w którym najwięcej się dzieje. Efekt zagęszczenia pewnego z całą pewnością powoduje też kwestia tego, że uliczki są wąskie. Zakamarów mnóstwo. Takich mniej więcej jak tu. Aż się chce skręcić w każdy zaułek. Ja już tutaj 4 dni krążę i szczerze mówiąc mam wrażenie, że może połowę uliczek widziałem. Może połowę. No, to jest moim zdaniem najlepsza rekomendacja. Zwłaszcza, że ja, co ciekawe, nie odczuwam tu zupełnie dosyć typowej dla mnie w takich miejscach jakiejś klaustrofobii, że za dużo ludzi. Właśnie nie, jest tak jak trzeba. Jest nie za dużo ludzi, a jest życie. Jest gwar, ale nie ma hałasu. Są uliczki pełne ludzi, są takie, które są puste. Masz ochotę na chwilę odsapnąć od tego zgiełku, to skręcasz w lewo i masz święty spokój. Więc no wydaje mi się, że Malaga jest po prostu optymalna. Nie jest jakaś natrętna, krzykliwa, nie ma tego poczucia ludzkiego korka, które no miejscami może trochę jest, ale bardzo łatwo od niego odskoczyć gdzieś na bok i być w ciszy wtedy, kiedy tylko się chce. Natomiast ja tutaj jakby jak słyszę ten gwar, to mnie się ładują od niego baterie. Po prostu. To jakaś przestrzeń większa, może się zorientujemy, gdzie jesteśmy.
to jest taki jeden ze spokojniejszych fragmentów. A to się zaraz skończy, zmieni, ponieważ tu widzę, że wyłania się już katedra zza winkla, a przy katedrze zawsze jest zamieszanie. Więc idziemy do niej, podziwiając te przepyszne fasady kamienic, charakterystyczne mocno dla tej części świata. Mogę się na to gapić bez końca. I te ulice, słuchajcie, zwróćcie uwagę, wyłożone takim jakby marmurem. One są takie szkliste, to jest takie niesamowicie eleganckie w ogóle, szczerze mówiąc. Trochę się czuję, jakbym był we wnętrzu budynku, jak chodzę po tych ulicach. Na pewno to jest element efektu wow, który w Malardze odczuwam. Katedra jest ciekawa, bo jest inna niż te, które dotąd widziałem. Tradycyjnie chyba nie wchodzimy do środka, bo i tak będzie za dużo materiału do montażu, a poza tym zostawiamy wam jakąś garść tajemnic na temat Malagi do samodzielnego odkrycia i wrażeń. Natomiast faktycznie dyscyplina czasowa jest tutaj też istotna, ponieważ nie chcemy, żeby te nasze odcinki się wydłużyły nadmiernie, a jednocześnie nie chcemy nie pokazać czegoś istotnego w tym materiale, żeby możliwie pełny obraz tej Malagi tutaj namalować. No i właśnie to jest to. To jest taka ta przepastność. Nie wiem, czy to czuć teraz na ekranie, ale te uliczki się nie są super idealnie proste. I tworzą takie dla mnie niesamowite zakamary, w których jest mnóstwo ludzi, gdzie można kupić sobie migdały, które są tutaj największym hitem lokalnym, takim specjałem. Kurczę, nie wiem, czym takie kanapki nie zjedł. Ale najpierw obejdźmy tak zwany rewir do końca. Widzicie, katedra jak zwykle dość monumentalna, ale ta ma jakąś inną architekturę. Wkoczyłem w tryb szerokokątny, ale i tak ciężko jest tego smoka ogarnąć. A jednak lubię te katedry. Na szczęście nie są zbyt nadmiernie podobne do siebie, a ta rzeczywiście jest jakaś inna, ma inny kształt w ogóle. Tutaj chyba ma nieukończoną albo zniszczoną część wieży, porównując, to pewnie miały być symetryczne. No ale jest to bardzo piękny kawałek tego miasta. Ona ma jakąś taką orientację w tą ścianę czołową, jakąś taką większą niż zwykle. Fajnie, fajnie.